Tu jest jakby luksusowo. No. Patrz, minus 75, ostatnie parę. Ty, on ma nogi ortopedyczne. Co, wyciąga mu się nogi? No. Wszyscy biorą krasnale. Cała Łódź będzie miała krasnale. Nie chcę kupić sztuki. 4 złote robi już ci inaczej. A co z tego, że zapłacisz 12? Na stówę kosztuje. Ale za wąchanie nie płacisz. Ja, no królowa jest tylko jedna. Jak macie pralkę, możecie dzieciaka postawić i... dzień dobry, szanowni widzowie. Zobaczcie, u nas trochę śniegu poprusyło. Dzisiaj zabieramy was, aby zainspirować się jakieś prezenty, co tam u Mikołaja na półce jest. Dzieci już jakieś listy porobiły, więc no może by wspomóc tego Mikołaja jakoś. Wiecie, o co chodzi, nie? Więc jeśli jesteście ciekawi, co jest teraz do zaoferowania. Ostatnio mówiłem, że nie lubię po sklepach łazić, a teraz idziemy do sklepu, nie? A ty nie musisz lubić łazić, ja tam lubię łazić. No to dla ciebie to robię. No. Jechaliśmy na S14, do portu Łódź jedziemy. Ikea wita. Ikea, ale do Ikei chyba nie. No. Do Ikei tak się wejdzie, to od razu cały dzień. Tam no. Musisz krążyć po tych labiryntach. Ale nie ma wjeżdżam, tak, że wejdziesz, wyjdziesz, nie? Ale wjeżdżam parking pod Ikeą, pod dachem jest. Zostawimy i już sobie w ciepełku wejdziemy dalej. Ja się kurtkę już zdjąłem, też sobie zdejmij wygodnie. Gorący chłopak jesteś. Przy tobie to wiesz, energia mnie rozpiera. Mamy ludzi. O ja. Ale to chyba zawsze tak, nie? Czy nie? No bo weekend jest, no nie? No nie mają co robić, tak jak my. O, zaraz ten ci wjedzie. Nie wjedzie. Bardzo ładnie. Dziękujemy, Paweł, za miejsce. Chodźcie z nami. Na wyprzedażę, bo to był black. Coś? A te... Bermondy się nazywa. Na wózku fajnie? Darek, dzięki. Home and you. Zobaczcie, jakie piękne ozdoby. Aniołki świąteczne. To jest sklep, który nie wiem co robisz. No. To nic mnie nie interesuje w tym sklepie. Jak nic? To choinka, to jest wyty. No, trzy dychy to takie coś. No. A ręczna robota pewnie. Tak, chińska nie ręczna. Chińska ręczna robota. O, dziadki. To takie... No, to się tak chyba zwie. 4 dyszki. To taki malutki, ja wiem ile to ma, 15 cm? 20, no. A taki dziadek? Ja, 120 zł, hej. Szaleństwo, panie, szaleństwo. No trochę przegięcie. To jak piernikowe wygląda. No, to jest taka. To z jedzenia od razu. Chodzi do takiego sklepu, od razu tą magię się odczujesz, udziela ci się wszystko, nie? I chce ci się wydawać, nie? Znaczy, w tym to nie, ale jakbym wszedł do jakiegoś innego z elektroniką, to tak. O, a takie coś muszę kupić. Nie no, za 4 dychy, to nie. Co ty, do Pepco. O. A są lepsze ceny. Fajne te piernikowe takie rzeczy, pierdółki. To taki talerzyk kupiłaś ostatnio. No, tylko, o właśnie. Nie wiem, w jakiej kolejności pójdą filmy. Ty 10 zł, a ja? Nie zdradzaj, bo nie wiadomo, który pójdzie pierwszy. No właśnie. O, inne dziadki. No to pierwszy raz widzę takie coś. 6 dych. Bo już nie jest kolorowy, to tańszy. 5 dych? Gdzie? Tamten tam kosztował 30, ale to jest ten mały. Patrz, jaki zegarek fajny. Paweł, widziałem taki zegarek. Ten Paweł się przewija w naszych filmach cały czas. I co na takim się podaje? O, pierniczki możecie sobie upiec, foremka. Za 15 zł. Wyciskania jabłka? Tak. Jabłko wyciskasz. Nie, to nie to. Chodź, tam są jakieś wyprzedażowe. Nasze kółka są. Tak, zielonki z takiego kubka, ej. To? No. Można tak, grzańca pić. Fajny. Ile to? Cudo, 4 dyszki. Jaki cukierek mega! Fajny! Taka patera na jakiejś słodkości. Patera to ja oglądałem na YouTubie. Gdzie on teraz jest? W Kambodży? W Kambodży. Fajne takie kubeczki. Pomysł na prezent jest za 15 zł dla koleżanki, przyjaciółki. To już mógłbym kupić coś takiego. Komu byś to wręczył? Dziuni swojej? No tobie tylko. A mi? No to ja bym mogła chcieć. Fajny. O, tu na takie różne pierniki wcześniej się piecze. Jak ktoś piecze, bo my nie pieczemy. W czymś takim to jest bułka tarta w domu. Ale nie ma takiego dzyndzla ozdobnego. Dzyndzla. Wiesz dzyndzla ozdobne? Puknij ty się w głowę, ile ty masz lat, chłopczyku. A ty chcesz coś tu kupić w ogóle? A to się coś fajnego trafiło. Co to jest? A sobie dziewczynka.
Ja nie wiem, czy to za kubek to jest drogo, czy nie. 35 zł. Taki? 20. Mniejszy, nie? Tu dla dzieciaków 15 zł. Te podkładki na stół. Takich dziadków to ja nie widziałem jeszcze. No te dziadki to tak? Są jeszcze za dziadków moich. Były dziadki do orzechów. To świąteczny taki klimat. A podkładka. To jest korkowy. A za dwie dychy? O tak, może stół sobie zastawić. Co? Zaczynamy. Wigilię, poczekaj. Złote sztuczce to nie wiadomo jak, nie? Zobacz, jak to ładnie wygląda. Ten w promocji. Złoty nóż za 6 zł. Tu jest jakby luksusowo. No. A ten jest fajny, bo jest i może być na Wielkanoc i na święta. Ktoś lubi taki glamour. To fajne lustro. I tu z tyłu masz półeczkę. O. Tak. Nie pogrubia, zobacz. Taka gruba? Nie. No bo okrągłe jest wypukłe i dlatego. Aha. O, staniki. To jest dla psa. Nie staniki. A, to jest ten, neseser taki. Transporter. Dla kotów. Kotów, jakichś małych piesków. Ty, 12 zł, a to dwie, nie, jedna sztuka. To są szklane, nie? Jak kiedyś były. O. Czy plastikowe. Szklane, nie? Szklane. To nie dla nas. O, ta jest ładna. 12 zł. Zapomniałam portfela. Mogę ci dać 5 dych. Na taksówkę. No właśnie, pojedziesz tak myślałam. Weźmiesz portfel. Taki mały stroj, fajny, tak na stole sobie położyć, świeczuszkę zapalić. 7 dych, no to już sobie zdrowie za dwie. Szklankę postawię. Właśnie, ty jakieś mogłabyś sama porobić stroiki. Mogłabym. Ty zobacz, jaki termofor. Fajny, nie? Jaki fajny, to mi się podoba. Bo w ubraniu, a no, 6 dych. A tam normalnie wszystko. A my mamy bez ubrania. Po 20 bieżni z tymi jeleniami. Ale 120 zł. Ja tu się nie znam. Coś na cenę. Coś mi tu sugerujesz, ten organ? Ja tobie, ja świata poza tobą nie widzę. Taki jestem duży, że ci przesłaniam. O, takie pierdoły to mamy. To dyszkę. Wkładacie tu świeczuszkę, zapalacie i macie klimat. Ale lubię taki klimat właśnie świeczkowy w domu. Takie czerwone, o takie. Ładnie to wieczorem wygląda. O, tu taki, ale co to, tylko dwie? A, nie wiem, nie. To jest data. Nie, to taki kalendarz adwentowy? Nie, no zobacz, tu pierwszy, masz początki drugi. A, miesiąca, cały rok? Tak. No i przekładasz sobie datę. Boże, kto by to pamiętał, fajnie. Pamiętać, żeby przełożyć, żeby wiedzieć, która data. Nieraz kalendarz wisi w domu i się przy daty nie chce przestawić, nie? Ty, myślałam, że tu 11,99, a tu stoję 11. Co to jest? Jakieś krzaki. A, nie, to takie chyba świeci. Krzaki. Tu pokaż świecące. A wsi patyki pozbierasz i też zrobisz. To fajne takie jest, korytko. Nic nie wypada. No. A to takie liche jest, takie. No liche, no. A, bo tu są minus 70. Gdzie byś tego psa postawił? No. Taka czarina, gdzie by stała? Czarina. Jak serdeki. Jak te, nie, jak te z dmuchane, balonów. No. Z balonów to zrobione, takie dmuchane. I też 12 zł za sztukę. Fajne są. Takie z lat 90. te grzybki. O, myślę, że taki prezent jest fajny, tak, nie wiem, w pracy dla kolegi, koleżanki. Jest symbol świąt sobie, jak cię lubi, to zawiesi na choince, jak cię nie lubi i pójdziesz odwiedzić, to wiesz, że cię nie lubi, bo nie wisi na choince. Oj, małe dziadki. 35,99. Bo dodatkową głowę ma. A możesz wymienić? Nie wiem, jakby się odmieniła może. Weź. Zapasowo. Nie róbmy scen. Nie, ale fajne. Mi takie domki, tylko że mniejsze. O, mieliśmy na choince. Rodzice mieli ze świeczką w środku i się w oknach światło paliło wtedy. A tu jaki bałwan fajny. Z szalikiem. O, 35,99. No to. Ty zobaczcie. Nara bałwan. Nara bałwan, to jeszcze sobie tu powisisz. No, tylko dwa wiszą. Kupić ci czapkę? A, nie wiem na co. Znaczy wiem na co. Czapka za dychę. No. Żeby mu ciepło było. No. Bez komentarza, panie. A te dziadki? Tu są dwa. Tu jest król i dziadek. Ja nie wiem, czy to tak się zwie. I nie to? Jest 30, a może tam na dole też są dwa, tylko jednemu. O tak, Piotrek. Co? Tu są dwa, głowa. A tu ktoś urwał sobie dół. A. Głowę sobie dorobi z, wiesz, czegoś innego i będzie miała. To jest, to nie jest zapasowa głowa. To nie jest sama głowa. Już widzę, jak leżysz na tym łóżku. I ci nogi wystają poza łóżkiem. O.
twarde. No to jest twarde, ale to miękkie, ale tak to fajnie. Zobaczmy jeszcze cenę tej pościeli, to jest fajne, takie piernikowe coś i tanie. No tu wziąłem. 100% bawełny, ale 200 zł? Podobno nie ma czegoś takiego jak 100% bawełny, bo się to nie utrzymało. Znam człowieka, który ma stoisko z pościelą. Musimy go odwiedzić i sprawdzić, jak to jest. Też mówi, że ma polski produkt, 100% bawełny. Tak. Zobaczymy. Wypierzemy, zobaczymy, jak będzie to 100% po praniu wyglądać. Widzieliście, co w H&B proponuje na święta, w jakich cenach, ale jak widzicie, są różne promocje. Dzisiaj druga rzecz, 10 zł. Im bliżej świąt, tym myślę, że więcej będzie wyprzedaży. Myślę, że najwięcej to będzie po nowym roku, nie? No. Witamy w Deichmannie, czy tam Deichmannie. O, skarpetki. Lubię tą markę. O, minus 30 na buty, torebki i plecaki. Co ja z takich przy butów? Przy zakupach za minimum 99 zł. Co z takich butów? O, moje buty są. Ja je polecam. Aha. Znaczy, to nie są chyba mój model akurat, ale Reeboki. Podobny, jak nie twój, no. To chyba nawet ten, co masz. Nie, inna podeszwa jest, zobacz. No tak, twoja jest brudna. Patrz, minus 75, ostatnie pary. Może coś dla dzieciaków? Przewyczujesz promocję. No ja tak, jestem mistrz. Ty, jakie fajne za 5 dych. Tobie się nie podobają takie, nie? Ortopedyczne to są. Ty jesteś ortopedyczny. O, za... ale jakie rozmiary wysokie. Ale za 4 dychy buty ty na zimę. Można? Co tam, że rozmiar zły, nie? Uważasz, że tańszy. No ale no ktoś nosi taki rozmiar, no, tak, myślałem, że na ty chcesz coś kupić. Lubię, jak ty jakieś te szpilki nosisz. No ale zimą tym orła takiego wyginęła. A teraz nie ma, nie? No teraz nie ma. Nie ma zimy. Nie, nie zima jest, nie ma. Nie no, są szpilki. Zima jest w kalendarzu, za oknem nie ma. Ty, no ale zobacz, 39 zł, 42 bucik. Kupić i skandlować gdzieś drożej. A nie, chcę się tam. 38, to jak dla mnie, tylko że męskie. Gdzie? 38 męskie. Żaden facet takiej nogi małej nie ma. Co ty gadasz? Chyba, że nastolatek. No to może. No. Te są fajne, 4-5 dyszek, ale 37. Ale wiecie, jak to jest z kobitkami, nie? 37, 38, jak się dociśnie, wciśnie. Palce podkurczysz i będzie okej, nie? Tak może być. Przymierzymy. Nie, takie nie. Nie przymierzycie. Nie. O, tu jest szpileczka. Panie, tam z tyłu. To chodź. No to chodź. A zobacz. Tu jest półka dla ciebie. Zobacz te. Tu. Twoja noga by wyglądała cudownie w takich. Cudownie. 38. Idealnie. No. Nie patrz na ceny. Pieniądze nie grają roli. Ale ty jesteś nawiedzony czasami. Gadasz takie głupoty, że jakbym cię nie znała, to bym cię kupiła. Ty handlowiec, nie? Mierzyć? Mierz. To wyłącz się. Kieraj stopy, żeby założyć. Dochodź tam do lustra sobie zobacz. No od razu inna noga, weź sobie porównaj, nie? No elegancko. Tutaj, a tu. No kalafior. No, kurde, tu. Kalarepa. A tu normalnie. Ameryka. Na Sylwestra. No i co, chciałbyś mi kupić takie buty? A nie możesz sama sobie kupić? No, nie wzięłam portfela. No, jajku, no to mogę ci za taksówkę zapłacić i pojedziesz po portfel. Weź no, to mówisz, że pieniądze nie grają roli. A ty uwierzyłaś. No myślałam, że choć trochę mnie kochasz. No, by ci końcówkę dorzucić te 9 zł. I końcówka to se schowa jej. Nie no, fajne. Musisz poczekać na jakąś wyprzedaż. 170. No rzeczywiście taniej taksówka by cię wyniosła 5 dych niż kupienie tej pary butów. No wiadomo. Ale takie jeszcze. O, te jeszcze byłyby ładne. Byłyby ładne. No ale co, ja sobie przymierzę, sobie ochoty narobię i tyle, no, smakiem się obejdę? Ale będziesz miała pamiątkę na nagraniu. Tyle mojego. Żeś tu bałaganu narobiła. Co zrobić, jak nic nie zrobisz? Takie świecące. No nie wiem, muszę zdjąć te. Te czerwone są w promocji minus 30. Nadal drogie. Jak drogie? Miałeś mi tron przynieść. A te już mi tak nie te. No to nie, te nie są fajne. Znaczy no, komuś mogą się podobać, ale ja w nich się nie czuję. Tamtych lepiej. Tamtych czarnych lepiej, nie? Takie kapciuszki zamiesz. Ty już wyskoczyłaś w takich gdzieś. Co ty tam chyba na pogrzeb? Tu masz tron. No temu wiem, że mogą być ładne, no. A to jest chyba to samo.
No to przymierzymy jeszcze, go. O, tu są minus 50. Ale patrz, jakie grube podeszwy teraz robią, nie? No jak ktoś jest niższy... Na dłużej starszy, bo się będzie zdzierało dłużej. Ale minus 50, czyli te buty kosztują 75 zł. No to fajnie, nie? Może takie byś mi kupił? Ja ci mogę pokazać, gdzie jest kasa w tym sklepie. Te najlepsze. Tak? No. No. Takie sylwestrowe. No, akurat. Sylwester się zbliża. Gdzie mnie zabierzesz? Do Notu. Wiecie, co to Not? Nocne oglądanie telewizji. To będzie bal na 100 panie. O 21 w kimę pójdziesz. Nie, no z dzieciakami posiedzimy, a to jest, no zobacz, przymierzymy. No przymierzcie. To jest ten, Deichmannowska firma. I od razu będę wyższa. Tak się mówi, nie? Buty se wsadzi. Będziesz wyższa. Fajne. Kolor mi nie leży. A but jak leży? A tak se. Patrzcie, ojejku, jakie brzydkie. Tak, a zobacz, to są zimowe, ocieplane. I minus 30. Moja prababcia takich chodziła. Ty gadasz głupoty czasami, to prababcia to się przekręca, jak słyszy, co ty mówisz. I do Iska idziemy, nie? Zobacz, jakie krasnale, ej. Jest minus 70 teraz. Na krasnale? No nie, ogólnie chyba tak, jakieś wyprzedaże. Idzie uczuć magię świąt. Zobacz, jakie czaderskie. Takie coś kupiłem rok temu w tym, w Ikei, nie? Są takie ceny przystępne. Przystępne bardziej. Taki duży krasnalej. 45 zł. Ty, on ma nogi ortopedyczne. Co, wyciągał się nogi? No. Ty, stoi. I stoi 45 zylów, prawie, no się, by na stojaka cyka posta. Do cyska ci sięga. No. Ty, a to możesz go teraz gnieść i się wsunąć? No. Ale śmieszny. Fajny. Godnemu klep na myśl. Muszę kupić tą łapkę na rękę, no, żeby łapkę się nie poparzyć. Rękawice. O, skarpety. Oddychu. Bałwanki 35, no tu te ceny. No tutaj a... są ceny, okej. Bo w tych innych... To takie skrzaty 65, a to czemu? I co, i inny strój? I nogi się nie uginają. A tamte były po 45? Tak, się uginały. Się wszyscy cieszą, nie? Fajne on jest. No, a to ja będę sam. A możesz sobie je ustawić, większe, mniejsze, będzie tata, dzieci i rodzinka, nie? Fajny. Puszka, 7,50 daj. Zdychy, bo to już jest jakaś przycena. To jest na te, ma śrubki. Ty jesteś śrubka. Przeczytaj, świąteczny. Kubek zobacz, jaki fajny, świąteczny za 8,50. Ale fajnie, kupimy dzieciakom? No kupimy. Fajne takie bałwankowe. Ale to brudne? Czy nie, to są śnieżynki. To są śnieżynki. Mają już, ale to takie małe, to ty kup to do ekspresu, do kawy. Espresso, no. Espresso. O, i taki kubeczek świąteczny za dychę? No to już można coś wyczaić. To już coś można, no to już takie bardziej dla ludzi, nie? No tak, tu świąteczny bieżnik, zadyszkę. O i taki, taki powycinany za 12,50. Tu jeszcze, o za stówkę taki ogrodowy krasny. No to z porcelany jest. Pacynki na choinkę 12,50, obrus 30 zł taki, 65, a ja kupiłam tylko w jednym kolorze dwa rok temu za, nie wiem, 10 zł. O, i dziadki są, po 6 dych takie duże. No to taka sama cena jak w Comedium, nie? Chyba. No. O, taka gwiazda, lampka 3 dychy. Tam ludzie w kolejce stoją z tymi krasnalami, nie? No bo za taką cenę to myślę, że... Ponure, a to jest pojemnik na coś? Pojemnik na coś. Na cukier na przykład? Nie, dajesz mi tutaj 1000 zł i ja i zamykasz i otwierasz na drugi dzień i to znika. Takie to czary? To jest taki czaromary. No to ja ci wierzę, nie będę tego próbował. Że aż 1000 od razu wyskoczyło. No ale mnie bardziej drobnych nie przyjmuję właśnie, to jest ten na 1000. To mniejsze pojemniki są, na 100. To są świece zapachowe. Tak? Alfred, powąchaj. Czujecie? Czujesz? Nie subują. Czujesz? Nie subujesz. Zobaczcie, jaka kolejka i wszyscy trzymają te krasnale po prostu.
Zobaczcie. Pajoskie. I te krasnale jeszcze są tutaj. A po 37,50 taki szary. Też taki duży. Tutaj jaki krasnal. Po ile? 27,50. Kupimy takiego krasnala? A czemu nie? Piotruś kupuje krasnala, wy to czujecie? Podoba mi się, te nogi mi się podobają. Wszyscy biorą krasnale. Biorą. Cała Łódź będzie miała krasnale. Cała Łódź, to nie. Z czego słynie Łódź? Z krasnali. Czekaj, kolejka, mi się nie chce w tym stać. No jak ci się nie chce stać? Nie bądź... O. Byśmy sobie koło choinki postawili takie. To byłby nasz świąteczny Alfred. Zamiast choinki. Nie, obok choinki przecież mówię. No pomyślimy jak zwykle, pewnie Piotrusiowi się nie będzie naprawdę chciał stać. No dobra. Ja myślałam, że to tylko tu, ale to jest naprawdę długa kolejka, jeszcze zawija. O. Nie, no chyba jednak darujemy sobie te krasnale, bo tu z godzinę. Nie no, z pół godziny to przy tej kolejce, nie? Ja to kupię, ale kupię to online. Nie będę musiał stać kolejki. No ale to później odbiór? Wszystko macie. Aha. No to jest myśląca głowa. Nie od parady ją nosi. To nie jest tylko ozdoba na szyi. Masz, korzystaj. Dobra, no to wychodzimy. Te krasnale zrobiły klimat świąteczny. Kto wychodzi z iska, to zobaczcie. Normalnie ma krasnala. No? Robią szal. Taka rodzinka. Ten czarny fajny za spodenkach. Skradły serca. Pan tu mówił, że jakiś w czarnych spodenkach jest gość. A, tamten się schował. O. Ty, gościu, jaki ty jesteś uroczy, kolego. A ty też musiał robić, nie? Nie. On jest na stałych nogach. I jaka cena tego pana? Ty, jeszcze ma łatę na pupie. To nie ma ceny. Nie ma ceny, bezcenny. Ale fajne, no to siema, wesołych świąt. I tutaj świąteczne klimaty, dziecięce na wejściu stroje. Czuć święta po prostu, skarpetki. Kto nie dostał na święta skarpetek, ten nie poczuł magii świąt. Prawda? Nie słyszałem. Kto nie dostał skarpetek na święta, ten nie poczuł magii świąt, no, nie? Skarpetka i pomarańcze. No, skarpetka, pomarańcze, czekolada i to były święta na bogato. Tu będą jeszcze niższe ceny pewnie. Myślę, że tak. Ale duży, duży wybór jest tutaj. Bogate to pepko jest. Zobacz jaki fajny kubrak, znaczy szlafrok, nie? Cztery dyszki. Właśnie moje rękawice. Dycha. No dycha, no i taką sobie wezmę, a tam a było... A patrz, tu masz taką gumową. Aha. Gumowa za 17. A to jest za 6. Za 6, no. Za 6. Bo ta jest Disneya, to dlatego droższa. A nie, ja nie bardzo muszę mieć. Tą za 6, to sobie wezmę. Ale bym tą szarą czy tą zieloną? Szarą. Ale to... A te ściereczki są powiela. Powiela, po 12. Nie 12, to są 3, to po 4 zł. Po 12, 12 zł. 3 sztuki są 12 zł. No. No, no to po 4 zł sztuka. Ale komplet kupujesz za 12. No to nie ma znaczenia, nie wnikaj tak głęboko. No nie kupisz sztuki, bo to jest spięte. Nie chcę kupić sztuki. No bo się pytasz po ile. No to 4 zł robi już ci inaczej. A co z tego, że zapłacisz 12 w kasie? No bo dzielisz na 4. Tak. No bo tu są 4 sztuki. Nie, a to co to jest? Foremka do Mikołaja. Może sobie upiec Mikołaja na święta. Tak? No. Bo jeszcze jest tutaj taka biała. No to po 17 są te gumowe. No ale nie wiem, czy to takie dobre. Żeby mi się nie wysmyknęło. Ale lepsza będzie. Ale jest taka w domu. No ale mi się przypiekło. Dzień dobry, będziemy piec. To było Niam. A ta zielona też jest fajna. Weźmiemy tą szarą. To weź zieloną. To co to jest? No to, to też jest łapka. To może taką łapkę? Też masz spięte. Nic nie jest spięte. Dzień dobry. Ej, fajne to jest. Ale miałabym to... przyjaciela w kuchni. Byś sobie rozmawiała. Trzeba mieć kogoś inteligentnego. 7 zyli. Zielona łapka jednak? Zielona, tak. Świątecznie niech będzie. Do bluzki ci pasuje wtedy. O, widziałeś? A do oczu? Też. Masz piwne.
Ty jesteś pilny. Ile my się znamy? 3 za 2. 12 zł. Aaa, zabawki za zwierząt. I produkty świąteczne do 3 za 2. Ale teraz pytanie, nie? No patrz, kupuję 3 rzeczy, nie? Tam też masz 3 za 2. Tak, to jest taka promocja świąteczna. No. Tylko teraz kupuję 3 rzeczy. Oni mi dają ten rabat, nie? No. I ja chcę jedną rzecz zwrócić. I co wtedy? Przychodzę z 3 rzeczami i oddaję tą, co chcesz zwrócić? Czy przychodzę z tą, co chcę oddać i oni nie, mi oddają? Nie, to już chyba biorą na siebie, nie? Bo trzecia pewnie najtańsza jakaś. Tak, zwykle, pewnie tak. Czaderski, dwie dyszki. Krasnalowi normalnie. I powiela to. Powiela. 12 złotych. Skąd ty te słowa bierzesz? Do Dorotka tak mówiła. Monia, idź tam na rynek, spytaj się, powiela to. Jaka Dorotka? A, koleżanka z pracy. Nie, obecnej. O, tutaj proszę, kawusia. Jakbyś mi rano na przykład wigilijny poranek zaserwował kawkę z tym kubku, by smakowała wybornie. Ty nie rozumiesz w ogóle, mało rozumiesz. Kupujesz sobie żarówkę, masz magię świąt. Ty, rzeczywiście to. 15 zł. Kawę, czy jakbyś wkręcił, to by działała. A, że chcę wkręcić. Grupkę numer 5. Fartuszek, przymierzać? Tak. Pila? To jakbyś, wiesz, nic pod tym fartuszkiem nie miała. Twoja fantazja nie zna granic. Tak to już jest. Głodnemu chleb na myśli. Proponuję Monia już wyjść z tego sklepu. A kto ci broni? Drzwi są otwarte. Ty zobacz tutaj. Sztuczna choinka. 197. Ale fajne te igły, nie? O, pasuje ci do koloru. Świąteczny klimat, nie? Taka mała. 170. Jaka ta czaderska z szyszkami, taka. No to wielka, to na cały pokój, nie? No. Rok temu kupiliśmy choinkę, nie? No, z alfabetem ABCD. My to mamy choinkę, gdzie ubierać. A my jesteśmy w Leroyu? W Leroyu. Leroy Merlin. Co? Ach, ładnie pachną. Ty powąchaj sobie. A ona 100 kosztuje. Ale za wąchanie nie płacisz. Nawąchaj się już, tak, żeby ci starczyło. Magię świąt wyczułam już. Zawsze na święta wychodziła taka linia odświeżaczy tych... Nie mogę tego otworzyć, otwórz. Zobacz, zapalasz i taki słodki zapach się drażni to w nos. Ciebie to wszystko drażni. Prezent dla ciebie. Ten zestaw? No, ten zestaw, no. No, wyobraź sobie, że już nawet nie musisz wydawać, bo taki mam. Patrz, panie. No. Prosimy o niekorzystanie z eksponowanych towarów. Worek Mikołaja, jakby chciał kupić mi prezent i spakować do wora. To są fajne rzeczy. To jest chyba ładowarka do telefonu. No, ładuję. I to 159 zł kosztuje. E119. Pobudza wyobraźnię. Projektor, astronauta. No weź, odwróć to w tą stronę. No. O. I co, jak to oddalasz, to ci się oddala. Aha. No do pokoju dziecięcego fajna taka. Sinsai jesteśmy teraz. No idealnie. Jeszcze te kolczyki zielone tutaj. No i jak? No i jak? No królowa jest tylko jedna. Na wznak. Co teraz masz na głowie? No, rogi. A słychać? Nie. Dzwoniał. A z Mikołem? Czego to nie wymyślam, kurde. Uwaga, uwaga. Smyk, cały dla małych. No tutaj to jest raj, nie? Raj dla dzieci. No, matka też za mała na te koniki jest. No ale był tak, taki czas, że lubiła. O, te lole lubiła, nie? Zobacz. O, te kulki takie. Lol surprise. No i tu jest tam ileś kulek. A to nie jest, to jest coś nowego, za 189 zł. Nie, no to samo, tylko my kupowaliśmy jedną kulkę, bo kosztowała 6 dych. Luneta, Kasper chciał kiedyś oglądać gwiazdy, nie? O, mikroskop. No mają takie coś. Mają mikroskop. O, tu też projektor. No, ale kurde, 200 zł. Kasper to teraz klocki Lego, nie? Cały Kasper czas. To Minecraftem żyje Minecraft. Teraz. O, 35 zł, byłby dumny i szczęśliwy. O, tu kolejne coś z Minecrafta. Kubek? Kubek, 30. No ale zobacz, no już tutaj dzieliliśmy z Minecrafta. No, podkładkę, nie? O, gitary, wiąż. Grają? Weź na piknik. Nie wiem. Ojej.
perkusja już. Zabawki grające, prezenty to nie. Lego City. Lego. To jest 309, nie, to jest ten domek. No tutaj masz, tam skatepark 189. Lego, Minecrafta? Lego Minecraft. O, właśnie. To zaraz podejdziemy. On co sobie wynalazł, pokazywał ci? On coś z lisem, wiesz? Tu jest chyba z lisem. To? No. Za stówkę? No to, no to ja już tam powiemy, taniej że zaraz. Na Allegro można taniej taki no, zestaw. 65 widziałem już na Allegro. No to Mikołaj może wejść do Smyka po inspirację, a później popatrzcie sobie na portala. No. Ale fajne, bo to się rusza, tak jak on tam miał tą coś tam, wiesz, zapadnie. Takie. O, tutaj 160 zł. O, to jest takie, nie? Ten świnka. Cały domek, ta świnka, on to budował. Ale to nie to było. 209 zł, ale ja mówię, w grze budował. A, gdzie? Też, o, to ma. Mówię, ta zapadnia, co była, to, TNT. To ja mu to budowałem. No. Razem z nim. Ale to już właśnie ma, ale to już się znudziło, no właśnie, to jest na chwilę, nie? Tak. Ale tak to jest z tymi zabawkami, nie? Na chwilę tylko. Tu jest, zobacz. O, i takie kolorowe są drogie, nie? Bo to... A to z tej firmy co ona tak, ma. Tak. To są będzie te niby zaraz, kolekcjonerskie, będzie nie? Mówiła teraz, jak będzie na film. Zobacz, czemu mi nie kupiliście? O. Zobacz te Lego, jakie są fajne. To jest Lego. No, to jest fajne na prezent dla... Babci. Nie, dla osób starszych, które lubią Lego, nie? No, sobie ustawisz takiego kwiatka na stole. No, to zobacz, mi się podoba. Tor samochodowy, nie? No, to fajne. 130 ale... zł, a to 369, ale... Jak byłem dzieciakiem, to marzyłem o czymś takim. A ty myślisz, a też jest taki tor. No, do góry tutaj. Tu pociągi, Piotruś, za no. Stówkę. Zobacz, tu byś sobie tak budował, ja jeździł. Ja bym sobie jeździł. No, Mikołaj niech przyniesie dla Kacperka, zobacz, żeby tatuś mógł się pobawić. No, te pociągowe sprawy, to jest fajne też, tylko tu musisz dokupować te tory. Te łączenia i rozbudowywać. No. Tutaj to... A, to jest taki parking. No, parking też i zjeżdżają sobie. I takie auto jeszcze do przewożenia. A nie, to jest oddzielnie. Wiecie, taki samochód, 240 zł. A taki zestaw? A taki to chyba tutaj 470. Ja nie mogę. Mikołaj to musi mieć bogaty worek kasy. Mikołaj to bogaty jest. Mniejszy z maluchów. Tablet malucha. Już od maleńkości wie. Auto, banan, cytryna, o. Rybka. Fajne. Pora na muzykę. Ale 119 zł. Czego się nie robi, żeby mieć 5 minut spokoju od dziecka. To już przyzwyczajają maluchów do telefonu. A tu? Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. Widać. I widać mnie. Tutaj jakieś takieś. O. Bagaż na wyprawę. Ze mną liczyć. Od a, jest alfabet i liczenie. A, przełączasz sobie. Mm-hmm. O, wanienki. O, takie podkłady do wanienki. To już dobrze, że za nami. Boże, jak fajnie. O, taki bączek, tylko no, nowsza generacja. 8 dych. I co, maluch siedzi się patrzy, nie? Ale jakbyście chcieli coś takiego, to jak macie pralkę ładowaną od przodu, to możecie dzieciaka postawić i postawić przed pralką, niech się patrzy, posadzić, jak się kręci. I niech się patrzy, jak się kręci. U nas to się sprawdzało. Przez chwilę, tak. 10 minut było w pokoju. No i to chyba, nie? Chyba. Ale w smyku jest największy wybór. Kiedy ma, ty chcesz kupić dziecku prezent, ciekawe, czy byłby zadowolony, nie? No właśnie. Dostaje dziecko prezent. A ja tego nie chciałem. Dobrze, że my nie musimy, bo to Mikołaj wybiera. Siema. Wyjeżdżamy z Ikei, śnieg zaczyna... Z portu Łódź, bo w Ikei to nie byliśmy. No tak, z portu Łódź. No tak mówimy Ikea, bo tu jest Ikea w tym porcie. Śnieg, prusy... Nie wiem, my nie lubimy zimy, nie Piotrusiu? By popatrzeć przez okno na zimę. Jak jest biało, nie? Tak no. Czysto i fajnie. A jak taka klapa, to nie. No i te sklepy tu mnie zmęczyły. Ja nie lubię, tak jak mówiłem, nie lubię. Wolę sobie online kupować niż po sklepach chodzić. Głośno, ludzi pełno. No może, hałas. Że ten czas jest taki przedświąteczny, to ci ludzie jakoś tak no, czują
tą magię opróżnienia portfela. Czyli tak, ale... Każdy chce komuś zrobić jakąś przyjemność, kupić ten drobiazg, prezent, mniejszy, większy. Także my też wam pokazaliśmy, może ktoś skorzysta z naszych pomysłów, z oferty, co sklepy oferują na ten rok świąteczny. Sami jeszcze nie wiemy, ale tak pytanie od nas do was. Mikołaj przynosi wam prezenty rodzice, czy tylko dzieci u was otrzymują? Bo my to tak raczej pod kątem dzieci, a... Ja drogę pomyliłem. O. Bo wybudowali to jakieś centrum logistyczne i nie w tą uliczkę skręciłem. No właśnie, my powinniśmy tam jechać. Nie wjechałem na Eskę, tylko w jakąś Boszą wjechałem. No, do Hillwoodu, panie. Hillwood. Prawie jak Hollywood. No! Także byliście z Dawid nawet w Hollywoodzie, proszę bardzo. Polski Hollywood. Nie, no ale tak naprawdę... dla dorosłych Mikołaj przynosi symbolicznie tam skarpetki, wiadomo, perfumy, żel do mycia i tak to wygląda. Dzieci dostają jakieś takie fajniejsze prezenty, tak to jest u nas, tak? No, u nas bardziej się skupia ta magia świąt na dzieciach. Chociaż nie powiem, bo ja też na jedną potrawę czekam cały rok i tylko robię i jem Wigilię. Ale to i... będziesz robić tą potrawę w domu? No tak. No, pokażesz widzom. No, to podzielimy się z wami właśnie jeszcze tymi kuchenną stroną świąt. Bo to wiesz, to może być tak, że w różnych regionach różne potrawy są, no nie? No tak, tak. Chociaż twoi rodzice, moi teściowie też tą potrawę znają i też serwują, także dobrze mi się trafiło, nie? Mogę wpaść na święta do teściów i też będzie. Z innego regionu jesteś niż ja. No tak, ja Wielkopolska, Piotruś, Łódzkie, Łódź. Co? Od nas noc zostanie zaraz. To tyle od nas dla was. No i oczywiście, no, trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i do następnego miłego.